Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z masterowania toru. Dzisiaj pod lupę bierzemy Bahrain. Bahrain jako pierwszy wyścig sezonu w wielu ligach, no też pierwszy wyścig sezonu w prawdziwej F1. Także zobaczcie, jak powinno się jeździć po torze Shakir. No i jesteśmy już na torze w Bahrajnie, będziemy rozpoczynać nasze okrążenie pomiarowe od jak najszerszego wyjazdu na prostą startową. Rozpędzamy się tutaj, odpalamy system DRS, przekraczamy linię mety, no i będziemy osiągać prędkość w okolicach 330 km na godzinę. Szukamy naszego punktu hamowania do pierwszego zakrętu, mniej więcej 125 metr tuż przed tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu. Szybka, bardzo szybka redukcja do trzeciego biegu, jak najbliżej tutaj wierzchołka w pierwszym zakręcie. Wynosimy się dosyć szeroko między jedynką a dwójką i teraz jak najszybciej na gaz, jeśli to jest możliwe. Tutaj na tarkach nawet dodajemy gazu, więc bardzo ciężko, bardzo łatwo tutaj stracić kontrolę nad tyłem bolidu, więc musicie wyczuć idealnie grip tylnej osi. Teraz rozpędzamy się do zakrętu numer 4 i hamujemy tuż za tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu i znowu cała szerokość toru na wejściu. Na czwartym biegu jak najbliżej tutaj apexa przejeżdżamy i prostujemy bolid jak najszybciej, wynosząc się na tarkę na zewnętrznej stronie toru. Też bardzo łatwo stracić kontrolę nad tyłem tutaj na wyjściu, więc uważajcie. I teraz rozpoczynamy sekwencję bardzo szybkich zakrętów, szóstka i siódemka, albo siódemka i ósemka, już nie wiem, które to są zakręty, ale na szóstym biegu bardzo tutaj łatwo stracić kontrolę nad tyłem, szczególnie na wyjściu, bardzo ciężko wyczuć moment, w którym dodać gazu. I teraz hamowanie do nawrotu, otwieramy go jak najszybciej, jak to jest możliwe, żeby sobie otworzyć właśnie wyjście z tego nawrotu, jak najszybciej wyprostować kierownicę i jak najwcześniej wcisnąć gaz w podłogę. Rozpędzamy się na krótkiej prostej do zakrętu bardzo technicznego, bo do tego zakrętu trzeba hamować i skręcać jednocześnie, dlatego bardzo ciężko tutaj wyczuć gripa, ale staram się tutaj zrotować bolid na wejściu, żeby jak najszybciej wyprostować naszą przednią oś na wyjściu i od razu odpalamy system DRS i rozpędzamy się znowu gdzieś do 310-320 km na godzinę i teraz szukamy miejsca, gdzie będziemy hamować, mniej więcej 75 metr przed zakrętem. Bardzo szybki zakręt na piątym biegu, nie najeżdżamy mocno na tarkę na wewnętrznej, ale też unikamy mocno tej tarki na zewnętrznej, nie najeżdżamy na nią w ogóle, ale teraz na wyjściu tutaj prostujemy się po tych białych liniach, jedziemy na prosto i teraz ten prawy oczywiście na pełnym gazie bez problemu. I przed nami jest rozpoczęcie trzeciego sektora, głębokie hamowanie do tego zakrętu, bo tu jest późny apex i jak najszybciej prostujemy się na wyjściu, najeżdżamy na tarki na wyjściu, żeby zmaksymalizować szerokość toru i znowu rozpędzamy się do dużej prędkości 310-15 na godzinę, szukamy punktu hamowania tuż za tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu, no tak 80-90 metr hamujemy i teraz kluczowe jest tutaj, żeby idealnie przejechać wejście, żeby jak najszybciej na wyjściu się wyprostować. Po tych tarkach bardzo łatwo stracić kontrolę nad tyłem, więc wyjście z tego zakrętu jest kluczowe, bo można sobie naprawdę całe okrążenie rozwalić, jeśli źle przejedziemy właśnie ten ostatni zakręt. I tak wyglądało okrążenie na torze Bahrajnie, minuta 24:300, co nie jest też jakimś wybitnym czasem, ale pokażę tobie, w jaki sposób mniej więcej powinno się przejeżdżać okrążenie po torze Shakir. No i będziemy jeszcze przejeżdżać okrążenie po torze w Bahrajnie w pełnej prędkości. Pokażę wam pewne rzeczy, które są ważne na tym torze. Na przykład balans hamulców teraz mam ustawiony na 57% ze względu na to, że w pierwszym sektorze są mocne hamowania, szczególnie ten pierwszy zakręt, więc tutaj muszę mieć przyczepność tej tylnej osi, mocne hamowanie i w tej sekwencji bardzo ciężko wyczuć, kiedy wcisnąć gaz w podłogę. No staram się w jak najbardziej prostej linii przejechać tę sekcję, dzięki czemu będziemy w stanie szybciej wcisnąć gaz w podłogę, ale z wolnej prędkości bardzo ciężko to zrobić. Hamowanie do czwórki, tutaj bardzo podsterowny zakręt na wejściu, więc czasami możemy sobie dać balans hamulców na 56 albo niżej i w tej sekwencji zakrętu już daję na 56, ponieważ są do hamowania do szybkich i takich wolnych zakrętów nawrotów, gdzie jednak ta rotacja jest potrzebna, dlatego 56% tutaj używam też w tym zakręcie. Bardzo łatwo zblokować tutaj przednie opony, bo hamujemy i skręcamy jednocześnie w tym samym momencie.
No i teraz rozpędzamy się do kolejnego szybkiego zakrętu. Dalej mam balast na 56, tutaj potrzeba tej rotacji na wejściu, bardzo podsterowny zakręt na wejściu, więc im niższy ten brake balance, tym lepiej, ale też nie może być za niski. No i rozpoczynamy trzeci sektor, tutaj głębokie hamowanie, otwieramy sobie właśnie ten zakręt, jak najszerzej go pokonujemy i teraz rozpoczynamy, znaczy już w sumie kończymy trzeci sektor, hamowanie do ostatniego zakrętu. Kluczowe jest tu, żeby nie najechać na tą tarkę na wewnętrznej stronie, bo można po prostu stracić dużo, dużo czasu na wyjściu z tego zakrętu. No i tak wygląda okrążenie na torze w Bahrajnie. Jest to bardzo techniczny tor, więc jeśli go ogarniesz, to tak naprawdę na każdym innym torze będzie ci się przyjemnie jeździło. To by było na tyle. Jeśli spodobał ci się materiał, daj łapeczkę w górę. No i widzimy się w następnych poradnikach. Hej!